Na obfitujących w złoża rud żelaza terenach wzdłuż kamiennej od czasów przedhistorycznych kwitło prymitywne, dymarkowe hutnictwo metali. W roku 1179 obejmują te ziemie cystersi z pobliskiego Wąchocka i to im właśnie przypada zasługa położenia podwalin pod przyszłe zakłady. Gospodarni i zapobiegliwi mnisi zakładają bowiem już w wieku XV pierwsze kuźnice żelaza w Bzinie, Życinie i Krzyszowej Woli. Właśnie koło tej ostatniej osady powstaje około roku 1547 nowa kuźnica, nazywana już Starachowicami. Jeszcze w tym samym wieku owa fabryczka przyjmuje od króla Stefana Batorego pierwsze zamówienia na wyrób kul armatnich i innego wyposażenia wojennego, zapoczątkowując tym samym długą tradycję zakładu jako zbrojmistrza Rzeczypospolitej. Pod koniec wieku XVIII budują cystersi pierwszy w Starachowicach wielki piec. Po nim pojawiają się w ciągu lat następne. Zaś jeden z weteranów, zbudowany pod koniec ubiegłego stulecia, działał aż do roku 1968 i stanowi obecnie jeden z najciekawszych zabytków kultury przemysłowej w Europie. Na początku wieku XIX zakłady przejęte zostają przez Skarb Królestwa Polskiego jako tzw. dozorstwo hutnicze pod nadzorem Staszica, później księcia lubeckiego, rozbudowują się dalej. W roku 1870 zakłady zostają sprzedane spółce barona Antoniego Frankela, zaś w roku 1875 przekształcone w spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych. W skład zakładów wchodzą już wówczas trzy wielkie piece, walcownie, odlewnie, stalownie, warsztaty i oczywiście kopalnie rudy, połączone później z piecami własną kolejką wąskotorową, funkcjonującą zresztą jako atrakcja turystyczna po dzień dzisiejszy. Zupełnie nowa i w znacznej mierze decydująca o dzisiejszym kształcie firmy Epoka rozpoczyna się w Starachowicach w niepodległej już Polsce. W październiku 1920 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych zawiera z Towarzystwem Zakładów Starachowickich umowę o budowę zakładu zbrojeniowego, mającego zająć się produkcją dział i pocisków artyleryjskich dla potrzeb armii. Natychmiast rozpoczęto budowę nowych hal, pociskowni, wydziału armatniego i tym podobnym na lewym brzegu Kamiennej powyżej stoku. Jednocześnie powstają nowe osiedla dla przyszłych pracowników, tak zwane kolonie. Wybudowane wówczas obiekty istnieją i funkcjonują do dziś, nadal zajmując znaczące miejsce w panoramie zakładu i samego miasta. Już w roku 1924 większość prac budowlanych zostaje zakończona, zaś w rok później rząd Rzeczpospolitej Polskiej wykupuje od Towarzystwa Zakładów Starachowickich połowę jego akcji. Właściwa produkcja rusza w roku 1926. Najpierw dokonywane są remonty armat pochodzących z pobojowisk I wojny światowej. Wkrótce jednak pojawiają się wyroby na licencji Schneidera, Crossota, Vickersa i Boforsa, a także konstrukcje własne. Zakłady stają się jednym z najważniejszych ogniw polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wizytują je generałowie Sikorski i Rola Rzymierski i aż dwukrotnie w roku 1927 i 1936 sam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Ignacy Mościcki. Od roku 1928 rusza nowa faza gruntownej rozbudowy zakładów. I choć wielki kryzys dociera też do Starachowic, jego skutki są tu mniej dotkliwe. Zmniejszenie zamówień rządowych rekompensują zakłady uruchomieniem produkcji pokojowej w postaci m.in. kotłów CO Reka, grzejników, osłon, studzienek kanalizacyjnych. W latach 1936-37 zakłady starachowickie wchodzą w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego i na mocy kolejnej umowy z MSW stają się współtwórcą nowego przedsiębiorstwa w Stalowej Woli,
mającego przejąć produkcję haubic 100 mm oraz dział 105 i 155 mm. Powstaje wówczas w Starachowicach Biuro Zakładów Południowych, na którego czele stanął inżynier Emilian Jastrzębski. Szybko jednak nadszedł czas, gdy słynne starachowickie Boforsy miały dowieść swojej przydatności. Śnię przedziwnym szale i myślę stale i łudzę się. Ty nie znasz mnie, mój ideale, i nie wiesz wcale, skąd ja znam cię. Znam cię ze snu, o piękna pani. Chciałbym od dziś żyć tylko dla niej.
6 września 1939 roku stanowisko ogniowe obsługiwane przez pracowników zakładów powstrzymuje zbliżające się do Starachowic forpoczty Wehrmachtu. Lecz już 10 września niemiecki oddział specjalny opanowuje teren zakładów. Wkrótce okupanci przyłączają zakłady starachowickie do koncernu Hermann Göring-Werke i uruchamiają produkcję zbrojeniową, zaś w roku 1944, w przededniu klęski, wywożą maszyny i urządzenia oraz większość załogi do Wattenstadtu na terenie Rzeszy. W wyzwoleniu ogołocone zakłady zostają w marcu 1945 roku przejęte przez państwo. Wkrótce podjęta zostaje decyzja, że przedmiotem działalności zakładów starachowickich będzie produkcja samochodów ciężarowych. I już w roku 1948 na Kongresie Jedności Klasy Robotniczej w Warszawie zaprezentowany zostaje 5 pierwszych ciężarówek Star 20. Zaś meldunek o podjęciu tej seryjnej produkcji składa pracownik zakładów Kazimierz Mazur. Od tej chwili z roku na rok wzrasta produkcja i co parę lat pojawiają się coraz to nowe typy samochodów. W roku 1957 stary stanowią już 60% samochodów ciężarowych jeżdżących po polskich drogach, zaś rok później powstaje pierwsza partia trzyosiowych terenowych samochodów Star 66, protoplastów słynnego, produkowanego do dziś Stara 266. Od roku 1955 zakłady noszą już nową, kolejną nazwę. Fabryka samochodów ciężarowych imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Starachowicach. Nazwa ta, dziś już nieaktualna i niezbyt miła dla ucha, nie przeszkodziła firmie w dalszym rozwoju, wprowadzaniu coraz to nowszych rozwiązań technicznych i nowych typów samochodów. Pod koniec lat 50. wyprodukowano pierwszy własny silnik wysokoprężny S53, zastosowany wkrótce w nowym samochodzie Star 27. W latach 60. opracowany zostaje prototyp bodaj najpopularniejszego modelu Stara 200, zaś od roku 68. rozpoczyna się seryjna produkcja Starów 28 i 29 z zupełnie nowym, znacznie nowocześniejszym typem kabiny, której zasadniczy zarys nie zmienił się mimo licznych modyfikacji do dziś i stanowi najbardziej charakterystyczną cechę rozpoznawczą starowskich ciężarówek. Thank you.
Lata 70. zaczynają się od spektakularnego wyczynu. Star 29, uczestniczący w wyprawie w Andy, wjeżdża na wysokość 4726 metrów nad poziomem morza. W tym samym okresie rozpoczyna się seryjna produkcja Stara 200, 244 i 244R oraz Stara 266 z silnikiem wysokoprężnym. W roku 1978 dochodzi do kontraktu potwierdzającego wszechstronność starachowickich samochodów. Partia Starów 266 zostaje sprzedana do Angolii. W 1988 roku w Radzie Paryż-Dakar wystartowały dwa zmodyfikowane stare 266. W skład załóg weszli Jerzy Mazur z Julianem Obornickim i Tomasz Sikora z Jerzym Frankiem. Obie ciężarówki dotarły do mety w Senegalu, ale przekroczyły limit spóźnień i nie zostały sklasyfikowane. Jedną z nich możemy dziś oglądać w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Witam Państwa serdecznie w naszym muzeum, Muzeum Przyrody i Techniki. Nazywam się Maciej Ślęzak. Ten egzemplarz, który Państwo tutaj widzą, to uczestnik, oryginalny samochód, uczestnik rajdu Paryż-Dakar z 1988 roku. Na ten rajd wysłaliśmy dwa takie samochody. I dzisiaj, no w ogóle jak się projektuje samochody rajdowe, to one w zasadzie niewiele mają wspólnego z jakimś seryjnym samochodem. Niby się nazywa tam Peugeot ileś tam. Buda, kształt troszkę przypomina, ale w środku to tam seryjnego rzeczy to nie ma za wiele. A tu proszę Państwa było trochę odwrotnie. To mieliśmy wojskowego stara, którego zaczęliśmy przerabiać na samochód rajdowy. Aby uczestniczyć w rajdzie, no, trzeba było spełnić pewne wymogi. W środku musiała się znaleźć klapka bezpieczeństwa, bo bez tego to by nie dopuszczono ciężarówek. No, oczywiście musiały być inne siedzenia, no bo tych standardowych by się tam kierowcy nie utrzymali. Dodatkowe elementy wzmacniające halogeny,
wzmocnienia czasem prymitywne. Proszę zerknąć po spód, kawałek stalowej liny przytrzymuje przedni most, żeby nie oberwać go. Dodatkowe zbiorniki, dodatkowe akumulatory. A jaki mamy w środku silnik? Nie żeby TV8, tylko zwykły silnik, który stoi w tym egzemplarzu obok. Całe 150 koni.
Szanowny panie, Wojciechu manie, serce mym targa, skarga i żal. Dlaczego Henika nie ma w piosenkach, co ciężarówą posuwa w dal? Jakiś dżim trakiem toczy się szlakiem, z wilym halejem, highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, o Heńku starze, co stara mam. Mój stary star, przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary star, ze Starachowic wóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój stary star, na pace wozi gruz, a czwarty gar nie pali dawno już. Samego rana poszła mi pana, wieczorem pękło, sprzęgło i wał. Jadąc pod górę, urwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henek Star, Star Henry, and my profession is transportation product for the money. But you, autostopper, hear me. You are my friend and I take you for nothing. Raz dróżnik pijany spuścił szlabany, zapory, tory, a w środku ja. Ledwo zdążyłem, lampy pobiłem, szlaban się złamał, a była mgła. Mój stary star na straży nocą stał, choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył z dal, nie było kraks, a dróżnik dalej spał. Mój stary star pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu, wpłyniemy razem. Star Heniek i jego stary Star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu. Stary Star, pogodę na idę, we'll be right back.
kiedyś w Mrągowie szerzej opowiem, jak moje życie zmieniło się. Teraz po skrótach melduję tutaj, w słowach i nutach, co grane jest. Z dużym rozgłosem toczył się proces, oto kto pijany był, kto spał. A ja tymczasem zmieniłem pracę, ja panie manie, ja Heniek Star. Mój nowy Star po strasznych jeździ dziurach, nie pęka nic, resory ani rura. Mój nowy Star z napędem na dwie osie, straszne kopyto po polu i po szosie. Mój nowy Star na testy sześć klawiszy, sześć halogenów w kabinie air condition. W takiej kabinie Heniek nie zginie, ma walkie-talkie i parę map. W skrytce saperkę, kurtkę, szpanerkę z napisem Riley and High Speed Club. Mój nowy Star to gwiazda supernowa, to jest kometa, rakieta terenowa. Mój nowy Star po mlecznych ćwiczy drogach, na drodze tej furmanka, chłop i krowa. Mój nowy Star po dołach na ich szakach trenuje już do rajdu Paryż-Dakar. Gwiazda supernowa, to jest kometa, rakieta terenowa. Mój nowy Star po mlecznych ćwiczy drogach, na drodze tej furmanka, chłop i krowa. Mój nowy Star po dołach na ich szakach trenuje już do rajdu Paryż-Dakar. Mój nowy Star to gwiazda supernowa, to jest kometa, rakieta terenowa. Mój nowy Star po mlecznych ćwiczy drogach, na drodze tej furmanka, chłop i krowa. Mój nowy Star po dołach gna i krzakach trenuje już do rajdu Paryż-Dakar.